Jecha Janoszkę i Mizgajskiego, ale to ostatnie słowo należało do gospodarzy. Maciej Kowalczyk, Kowalczyk na prawą stronę, bardzo dobre dośrodkowanie i przepiękna bramka okrasą spotkania w Gdańsku. A kto ją strzela? Młodziutki 21-letni Jakub Kawa, wychowanek gdańskiej Lechii, zawodnik, który zastąpił w 47 minucie Pawła Pęczaka. Jak to wszystko wyglądało z perspektywy Jacka Zielińskiego? A no właśnie tak. Gospodarze na zwycięstwo czekali od listopada. Lechia ogrywa ruch 2-0.